Cześć, witamy na naszym kanale. Dzisiaj robimy Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Ponieważ na naszym kanale pojawiło się ostatnio 100 subskrypcji, za co bardzo dziękujemy, ponieważ jest to dla nas bardzo duży wynik. No i z tej okazji właśnie robimy ten odcinek. Więc pierwsza osoba, Notek Power, pisze: jak długo zajmujecie się muzyką? Więc w moim przypadku, jeżeli chodzi o zainteresowanie się tym tematem, to jest tak mniej więcej pierwsza klasa podstawówki, bo wtedy już bardzo lubiłem muzykę. A jeżeli chodzi o granie na perkusji, to tak mniej więcej czwarta klasa podstawówki, już mniej więcej tak dobrze ogarniałem ten instrument. No ja zajmuję się muzyką, gram na perkusji od 40 lat, także jest trochę czasu. Drugie pytanie od tego samego użytkownika. Czym jest dla was muzyka? Hobby, zabicie czasu czy pasja? No, w moim przypadku oczywiście jest to pasja. Oczywiście pasja. Pytanie trzecie. Ile mniej więcej czasu zajmuje przygotowanie jednego coveru? Więc około 4 godzin? Coś koło tego, razem z odsłuchaniem kawałka i wszystkim, to około 4 godzin. Następny użytkownik, Kotfilms, pisze: czy bez słyszenia tego, co gracie, byłoby możliwe zagranie czegoś fajnego? Tak, byłoby możliwe. Nie wiem dokładnie, o co chodzi w tym kawałku. Pewnie chodzi o to, że... w tym pytaniu dokładnie. Pomyliłem się, ale wracając. Bo dużo ludzi uważa, że na coverach my w słuchawkach jakby odsłuchujemy siebie, a to nie jest nieprawda, ponieważ my w słuchawkach odsłuchujemy oryginał kawałka po prostu, do którego gramy cover. Więc jeżeli na tym polega pytanie, no to dałoby się. Już mieliśmy takie doświadczenie, przynajmniej ja miałem, jak grałem na perkusji elektrycznej, kiedy nie miałem żadnego odsłuchu, bo odsłuch był jakby tylko na głośniku w drugą stronę, więc za dużo nie słyszałem z tego, co gram. No ale myślę, że w miarę coś fajnego udało się ugrać. Jedna rada, jaką dalibyście sobie, jak zaczynaliście grać? Znaczy, podstawową radą, którą ja bym sobie... ja bym sobie w tej chwili dał, to jest zwiększenie godzin na ćwiczenia. Po prostu więcej bym ćwiczył. No, w moim przypadku chyba jest tak samo. Następna osoba, Barcik, pisze: jak zaczęła się wasza przygoda z muzyką? W moim przypadku było to po prostu, że mój tata właśnie pokazał mi coś takiego jak perkusja. Oglądałem bardzo dużo pana Tomka Łosowskiego na kasetach jeszcze, jak byłem bardzo mały, więc stąd mniej więcej się to wszystko zaczęło. No tutaj historia jest już długa. Co to mogę powiedzieć? No ja zaczynałem po prostu od słuchania muzyki. Pierwszymi zespołami, które mi właściwie dały taki jakby start w tym wszystkim, no to Perfect Jam. Następne pytanie też od Barcika. Kiedy własny kawałek? Więc nie wiemy jeszcze. Na pewno nie w najbliższym czasie, ale będzie. Możliwe, że będzie. Nie wykluczamy tego. No ale tak jak mówimy, nie w najbliższym czasie. Może kiedyś w przyszłości coś takiego się pojawi. Walaszek.moment pisze: czy będą na kanale jakieś porady? O, porady, ale porady dotyczące czego? Nie wiem, o co chodzi. Sprzętu, grania. To sprecyzuj pytanie, tak bardziej konkretnie, o co chodzi. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy będą jakieś porady. Głównie samą poradą to jest już nagrywanie tego filmiku, jak po prostu, jak to się gra. To jest główną poradą. Następny użytkownik z Hire Zero. Czy będą z kimś kolaboracje? Więc jest to możliwe, tak samo jak było pytanie właśnie o własny kawałek. Jest to możliwe, że będą, ale również nie w najbliższym czasie. Drugie pytanie też od Hire Zero. Jak długo gracie? No to na to pytanie też w sumie odpowiedzieliśmy. I jakie macie pasje poza muzyką? Więc jeżeli chodzi o pasje, to u mnie jest to głównie fotografia. Oraz kolekcjonuję też Lego, więc to są takie moje właśnie rzeczy podchodzące pod pasje, bądź już właśnie nimi są.
I w sumie to chyba tyle w moim przypadku. Jeszcze lubię rysować, ale to bardzo traktuję jako hobby. No moją pasją jest muzyka, więc tutaj na inne pasje już nie mam czasu, ponieważ muszę pracować i praca zajmuje mi mnóstwo czasu. Więc zostaje mi muzyka i tyle. Następne pytanie od kafper.1. Czy muzyka stała się w waszym przypadku czymś więcej niż pasją? Mam na myśli korzyści materialne. W moim przypadku nie. A w twoim? No, kiedyś coś tam w tym momencie mogę powiedzieć. Kiedyś. Było coś takiego jak jakieś tam zarabianie pieniędzy. Ale to już było dawno. Natomiast to jest, zostało to wszystko w tej chwili już na płaszczyźnie tylko pas. Następne pytanie od Kafpra. Jak długo gracie? No to na to też odpowiedzieliśmy wcześniej. Dalej, Jutka Q01. Od kiedy zaczęliście grać? No to w sumie też na to pytanie odpowiedzieliśmy już wcześniej. Co was zainspirowało do tworzenia muzyki? No to znaczy, faktycznie my muzyki póki co nie tworzymy, jeżeli chodzi o jakby nasze utwory, tylko gramy covery. Ale jeżeli chodzi właśnie o inspirację do w ogóle grania na perkusji i tego typu rzeczach, to głównie chyba są to zespoły muzyczne, bo tak naprawdę one najwięcej inspirują. Trzecie pytanie. Macie inne hobby oprócz muzyki? No to właśnie mówiłem, że w moim przypadku jest to kolekcjonowanie Lego i fotografia, ale no właśnie jeżeli chodzi o hobby, to lubię rysować. Ja mówiłem wcześniej, że już nie mam czasu na nic innego, więc tutaj muzyka mi spokojnie wystarcza. No i tyle. Czwarte pytanie też od Julki. Ulubiony instrument? No oczywiście chyba nie będzie jakiegoś wielkiego zdziwienia, kiedy powiemy, że jest to perkusja. Ale jeżeli chodzi o instrument, który na przykład lubimy, brzmienie czy takie rzeczy, to w moim przypadku jest to gitara akustyczna, klasyczna, elektryczna. Bardzo lubię dźwięk gitary. No oczywiście gitary i gitary basowe. Ja jestem takim fanem właściwie gitary basowej. Nie potrafię grać na tej gitarze, ale bardzo lubię dźwięk basu. Pytanie piąte. Macie inne plany na przyszłość oprócz muzyki? Więc ja zawodowo nie planuję być muzykiem. Oczywiście będę to traktował jako bardzo dużą pasję i prawdopodobnie nigdy nie rozstanę się z tym instrumentem. Ale na przyszłość mam inne plany niż muzyka, jeżeli chodzi o zawód. Więc u mnie tak to wygląda. Ja nie planuję za bardzo. Także jakoś na dłuższy okres czasu nie planuję nic. I ostatnie pytanie na dzisiaj. Jak myślicie, czy za kilka lat będziecie nadal interesować się muzyką, czy może wasze zainteresowania się zmienią? Więc w moim przypadku na pewno zainteresowania do muzyki się nie zmienią. Na pewno może coś dojść do tego. No ale z muzyką raczej nigdy się nie rozstanę. No widzicie, powiedział wszystko. Także w moim przypadku tak samo tutaj nic się nie zmieni. Okej, więc to by było na tyle na dzisiaj. Ogólnie dziękujemy wam jeszcze raz za wbicie 100 subskrypcji na naszym kanale. Pytania były zadawane na naszym Instagramie Silent Podłoga Drumbeat. Damy wam w opisie link do naszego Instagrama, jeżeli ktoś jeszcze go nie widział. Dziękujemy wszystkim, którzy zadali nam pytania. No i chyba będziemy kończyć to na tyle. Może na 150 subskrypcji zrobimy jeszcze jakiś specjal, więc jak chcielibyście, jak już dobijemy to 150, to możecie pisać w komentarzach, co byście chcieli. Może drugi Q&A, może coś innego. To już zobaczymy później. Więc chyba to tyle. Cześć! Cześć, na razie. Dzisiaj nagrywamy kolejny, znaczy ja nagrywam kolejny cover. Pojawi się niebawem i tyle. Na razie. Cześć jeszcze raz.